Cześć. Jeśli masz już dość swojej biedy, czujesz, że twoje życie zawodowo jest w takim miejscu, w którym nigdy nie chciałeś się znaleźć, to wideo nagrałem specjalnie dla ciebie. Jeszcze jakiś czas temu byłem w tym samym punkcie, w którym ty jesteś. Pracowałem po 10 godzin dziennie w markecie budowlanym. Zanim w ogóle trafiłem do tej pracy, to borykałem się z problemem bezrobocia, ponieważ trafiłem na rynek pracy w 2008 roku i tak naprawdę ciężko było o jakąkolwiek pracę. To wideo będzie dość osobistym wideo i powiem ci, jaką drogę ja przeszedłem, co sprawiło, że jestem dzisiaj w tym miejscu, w którym zawsze chciałem być, czego nawet nie miałem w swoich tak naprawdę jeszcze parę lat temu marzeniach, tak? Marzyłem o pewnych kwotach, o pewnych rzeczach, natomiast to, gdzie dzisiaj jestem, to w ogóle przekroczyło jakiekolwiek moje marzenia, wyobrażenia. I tutaj właśnie w tym wideo pokażę ci, jak krok po kroku zmienić twoją właśnie sytuację. Także jeśli czujesz, że no, nazwijmy to, jesteś w jakiś sposób biedny zawodowo, nie jesteś w tym punkcie, w którym chciałbyś być, to dostaniesz tutaj jasną ścieżkę, jak możesz właśnie z tego punktu wyjść. Skoro ja, prosty chłopak z Mazur, z wykształcenia historyk, mogłem, ty także możesz. Tak więc pierwsza bardzo ważna rzecz, która powtarza się w dużej części różnych książek rozwojowych, czy to u Mateusza Grzesiaka, czy Briana Tracy, czy Tonego Robbinsa, to weź odpowiedzialność, tak? Za twoją obecną sytuację, za tym, w jakim teraz jesteś punkcie, odpowiedzialność bierzesz ty. To nie jest niczyja wina prócz twojej. Nikt nie jest odpowiedzialny za tą twoją sytuację. Nie urodziłeś się w Korei Północnej, nie urodziłeś z najlepszych miejsc do rozwoju zawodowego. Pomimo, że też wkurwiają mnie pewne rzeczy, wkurwiają mnie stawki za ZUS, stawki podatkowe, jest dużo rzeczy, które bym zmienił, musisz być ponad to, weź odpowiedzialność. To nie jest wina twojej mamy, twojego taty, twojej babci, kota, polityka, Tuska, Kaczyńskiego. To jest twoja i tylko twoja wina. Gdy weźmiesz odpowiedzialność za twoją obecną sytuację, poczujesz tak naprawdę dużą ulgę, tak? Cały ten jad, cała ta żółć, cały ten kwas, którym gdzieś tam obrzucałeś być może inne osoby, gdzieś tam zwalając nawet nieświadomie winę za swoją sytuację, poczujesz się wolny, tak? Twój umysł będzie mógł skupić się już nie na tych wszystkich zewnętrznych czynnikach, które rzekomo są odpowiedzialne za twoją obecną sytuację, tylko skupisz się na problemie i na rozwiązaniach tego problemu obecnego, swojego problemu, no, nazwijmy to zawodowego, tak? Więc pierwsza sprawa, weź odpowiedzialność. Spójrz w lustro i powiedz sobie szczerze, ja jestem odpowiedzialny za swoją sytuację zawodową. Ja jestem odpowiedzialny za to, że jestem w tym punkcie, w tym miejscu, w którym jestem obecnie. Kolejny bardzo ważny punkt to decyzja. Wszystko tak naprawdę musi zacząć się od decyzji świadomej i odpowiedzialnej. I tutaj mam dla ciebie takie trudne, bardzo trudne mentalne ćwiczenie, które ja zrobiłem, pamiętam jak dziś, 4 stycznia 2018 roku, to zrobiłem swój taki własny, nazwijmy to, pogrzeb. Ćwiczenie, które wtedy wykonałem, to było moje takie ćwiczenie, że tak powiem, autorskie. Nigdzie o tym nie wyczytałem, ale zostało to we mnie bardzo głęboko. Chodzi o to, ja zrobiłem to tak, wziąłem po prostu kartkę i na kartce wypisałem wszystkie te swoje bóle, czego mam dość, tak? Mam dość biedy, mam dość ciągłego braku pieniędzy, te wszystkie swoje takie właśnie finansowo-zawodowe bóle po prostu spisałem i sam podpisałem taki, że tak powiem, kontrakt pod tym, tak? Że ja dziś, Dariusz Pichalski, oświadczam, że kończę, że wczorajszy dzień był ostatnim dniem człowieka, tego biednego człowieka, że przyrzekam nie komuś, przyrzekam sobie, że od dziś, że dziś chowam, że tak powiem, następuje pogrzeb tego biednego człowieka, który ma takie, a nie inne problemy i od dziś po prostu kończę, że tak powiem, z tą biedą, tak? Robię wszystko, aby od dziś to były po prostu narodziny nowego człowieka, tak? I pamiętam, poszedłem z tą kartką w swoim mieście nadstaw, przeczytałem sobie tą kartkę, spaliłem ją, wyrzuciłem popiół i to po prostu takie było, nazwijmy to, katarzis, tak? Dzisiaj jedyne, co żałuję, to, że nie zrobiłem sobie zdjęcia tej kartki, bo pewnie bym zamieścił właśnie w tym filmie, a byłaby to też dla mnie jakaś tam pamiątka. I pamiętam, że ten pogrzeb właśnie tej starej wersji, biednej wersji, nastąpił właśnie wtedy, 4 stycznia 2018 roku i faktycznie już od tamtej pory troszkę coś się zmieniło. Już nie chciałem wrócić mentalnie do tego człowieka, którym byłem. Jakiś czas później, jak czytałem właśnie książkę Stephena Covey'a, to Stephen Covey też tutaj w tej książce ma takie bardzo podobne ćwiczenie.
na wyobrażenie siebie. Jak jesteś na pogrzebie bliskiej osoby, podchodzisz do trumny w kościele, zaglądasz do tej trumny i się okazuje, że w tej trumnie po prostu leżysz ty. Więc to jest takie bardzo podobne ćwiczenie i patrząc na siebie właśnie w tej trumnie, to jest bardzo mocne ćwiczenie, ale dużo daje do myślenia i naprawdę potrafi dużo zmienić, tak? W optyce przede wszystkim postrzegania siebie, świata, swojej sytuacji zawodowej i dać ten impuls, dać tego kopa do zmian, tak? I właśnie Covey mówi, aby spojrzeć na siebie w tej trumnie leżącego i spojrzeć po rodzinie obok i pomyśl, co chciałbyś, aby ci ludzie patrząc się na ciebie o tobie myśleli, tak? Co chciałbyś, aby myślały na przykład o tobie twoje dzieci, które się patrzą na ciebie? Czy chciałyby patrzeć na ciebie i myśląc, no, mało czasu spędziłem z ojcem, mało mi poświęcał czasu, tak? Czyli ta wizja końca. Spójrz na siebie jako na taką już z takiego krańcowego punktu, czyli z tego końca swojego, tak? Co chciałbyś, aby inni o tobie myśleli, tak? Co chciałbyś, nie wiem, aby twój partner, twoja partnerka myślała, twoi pracownicy, czy chcieliby cię postrzegać za dobrą, wartościową osobę, która dała im pracę, która była dobrym szefem? Jak chciałbyś, żeby właśnie postrzegały cię twoje dzieci, czy ojca, który spędzał z nimi czas, czy po prostu był życiowym przegrywem, tak? Który nie zrobił nic. To bardzo, bardzo mocne ćwiczenie właśnie od Stephena Covey'a, które też bardzo otwiera głowę. I kolejne ćwiczenie już od Tonego Robbinsa, autora między innymi tej książki Olbrzymie Kroki. Ja nie mam nic tutaj z polecenia tych książek. Są to moje takie szczere rekomendacje. Ćwiczenie Tonego Robbinsa, które poznałem na jednym z jego szkoleń. Również bardzo mocne, bardzo osobiste i bardzo intymne ćwiczenie, które polega na tym, abyś zamknął oczy i wyobraził siebie za lat 5. Za lat 5 wyobraził siebie w momencie, gdy żyjesz tak, jak żyłeś do tej pory, czyli nie zmieniło się nic. Czyli masz gdzieś tam ten impuls, że chcesz zacząć działać, chcesz zmienić swoją sytuację, czy to zawodową, czy osobistą, ale tak naprawdę przez te 5 lat nic nie zrobiłeś. I patrzysz się temu człowiekowi za 5 lat w oczy i co widzisz? Pewnie widzisz jakiś żal, tak? Że znowu zmarnowałeś 5 lat życia, nie zmieniło się tak naprawdę nic. Później wyobrażasz sobie siebie za lat 20. Tutaj już oczywiście widzisz siebie troszkę postarzałego i dalej widzisz ten żal, ale już też nie jest jeszcze za późno, tak? Za te 20 lat. Jeszcze możesz tak naprawdę zmienić. I trzecim takim wyobrażeniem jest zobaczenie siebie już w wieku takiego starca. Widzisz siebie takiego starca, który ma powiedzmy lat 80, życie zleciało, za chwilę będziemy szykować się do pójścia na tamten świat, o ile oczywiście istnieje. I ja, gdy zobaczyłem takiego właśnie, spojrzałem w oczy sobie, takiemu już łysemu, siwemu starcowi, który zobaczył na mnie z tym żalem. Chłopie, minęło tyle lat, za chwilę się rozstaniemy z tym światem, a ty nie zrobiłeś nic, żebym żegnał się z tym światem bez takiego poczucia goryczy, żalu. I to też było bardzo takie właśnie mocne, co sprawiło właśnie, że nie, ja nie chcę być takim starcem, nie chcę być takim zgorzkniałym starcem, który będzie miał żal do siebie, który będzie musiał patrzeć w oczy swoim dzieciom, które będą, może nie zadadzą tego pytania, ale będę widział te pytanie w ich oczach. Tato, dlaczego zmarnowałeś te swoje lata? Miałeś szansę, był już internet, była potęga AI, a ty po prostu przespałeś, przepierdziałeś te swoje lata, a my dalej musieliśmy żyć i mieszkać w swoich dwóch pokoikach, gdzie inni cieszyli się na przykład swoim domem, tak? Więc to było też takie ćwiczenie bardzo, które ja cały czas mam przed oczami tego łysego Dareczka, pełnego właśnie żalu i nie chcę być takim właśnie zgorzkniałym człowiekiem, który gdzieś tam to stracił. I to są takie niby pierdoły, niby takie banalne ćwiczenia, ale gwarantuję ci, że one naprawdę zobaczysz tą swoją desperację, tak? Tak jak mówi właśnie Jacek Walkiewicz, że większość rzeczy pozytywnych w swoim życiu, jakie zaczynamy robić, zmian, robi się nie z inspiracji, nie zainspiruje nas ktoś, kto przebiegł 3 razy. Być może, na chwilę, nad tym człowiekiem się pochylimy, on nas będzie w jakiś sposób nam imponował, jednak to będzie bardzo krótkotrwała taka motywacja, tak? Musimy się zdesperować, musimy poczuć taką właśnie desperację, tak? Musimy być jak już taki zdesperowany zwierz, zagoniony w ten kozi róg, jak to się mówi, który nie ma wyjścia, już został otoczony, musi walczyć na śmierć i życie, tak? Musisz poczuć tą swoją desperację. I te właśnie ćwiczenia pozwalają poczuć taką desperację, co się stanie, jeśli ja dalej będę w tym miejscu, w którym jestem, narzekając, zrzucając odpowiedzialność za innych, klepiąc tę biedę, tak? Więc zrób te ćwiczenia. I kolejny punkt, jeśli już podjąłeś decyzję, to zrób jakikolwiek, ale zrób pierwszy krok. Ja wiem, że na początku, ja pamiętam jak dzisiaj, pracowałem w tym markecie, naprawdę nie wiedziałem od czego zacząć. Wiedziałem jedno, że nie chcę już tam być, nie chcę tam już po prostu pracować, natomiast nie wiedziałem za bardzo, w którą stronę iść, tak?
I tu pomysłów było dużo. To pojawiały się filmiki na YouTubie o biznesach, o tym, o tamtym. Dalej nie wiedziałem tak naprawdę zawodowo, w którą stronę pójść. I tutaj radzę Ci skorzystać z metody Kaizen, czyli japońskiej metody małych kroków. Zrób cokolwiek pozytywnego. To nawet nie musi być związane z Twoją sytuacją zawodową, z Twoim biznesem, z Twoją, że tak powiem, biedą, tak? Zrób cokolwiek. Po prostu możesz nawet iść pobiegać. Ale już w Twoim umyśle będzie ta klapka, że jest ta jedna pozytywna rzecz, którą teraz właśnie robię, aby zmienić to swoją sytuację, aby uciec od tej mojej takiej wizji. I tutaj też następuje taki efekt motyla. Tak było też w moim przypadku. Moim takim efektem motyla, czyli takim... ktoś mi kiedyś powiedział, że zmień jedną rzecz w swoim życiu pozytywnie, a ona rozleje się na inne obszary, tak? Więc... ja na przykład zacząłem od sportu. Też już ta moja sytuacja zawodowa zaczęła wpływać na moje zdrowie. Paliłem, troszkę piłem z kolegami w pracy piwko jedno, dwa, drugie i gdzieś tam brzuszek zaczął rosnąć, niezdrowe jedzenie, fast foody, to też oczywiście wpływało na kondycję zarówno fizyczną, jak i tą taką mentalną, tak? Ciągła senność i inne takie dolegliwości. I też tego miałem dość, tak? Więc nie miałem pomysłu na razie, jak zmienić sytuację zawodową, ale postanowiłem właśnie zacząć od tego, zacząć od sportu. Nie chciałem gdzieś, wstydziłem się swojego ciała, nie chciałem gdzieś tam dojeżdżać na siłownię jako osoba taka początkująca, więc zacząłem po prostu ćwiczyć w domu pompki, podciąganie nadrążek, czyli kalistenika. Tam gdzieś się tym zaraziłem, utworzyłem też bloga facetforumie.pl, który działa do dzisiaj. I tam sobie po prostu ćwiczyłem w domku i to zaczęło już działać, tak jak mówię, efekt motyla, czyli jedna zmiana działa na inne obszary życia, tak? Jak gdy zacząłem ćwiczyć, no to zacząłem zwracać uwagę na to, co jem. Jak zacząłem zwracać uwagę na to, co jem, zacząłem zwracać uwagę na to, jak się wysypiam. Zacząłem lepiej się odżywiać, zacząłem się lepiej wysypiać. To sprawiało, że miałem więcej energii na co dzień, miałem lepsze kreatywne pomysły, tak? Czyli zobacz, ten sport gdzieś tam wpłynął na to. Więc tutaj radzę Ci skupić się nawet właśnie na tym sporcie. Oczywiście to nie musi być tak, jak u mnie kalistenika, możesz po prostu iść pochodzić, nawet na głupi spacer. I ta metoda Kaizen to też polega na tym, aby nie robić sobie zaraz planu, będę ćwiczył 5 razy w tygodniu i już idziesz na godzinę biegać i zmieniasz życie. Nie, metoda Kaizen polega właśnie na małych krokach. Ty pierwszego dnia naszykuj sobie buty, naszykuj sobie dresik, drugiego dnia dopiero idź sobie tam na spacer 5-minutowy. Tak, abyś był już w procesie, aby już mentalnie twój umysł widział Ciebie, że Ty już ten pogrzeb nastąpił, już tej wersji starej Ciebie nie ma, Ty teraz jesteś tą nową wersją i po prostu idziesz, tak? I bardzo ważną rzeczą też jest, o której możesz zacząć, to poranna rutyna ścielenia po sobie łóżka. Świetnie opisuje to Mel Robbins w swojej książce Reguła 5 sekund, nie mam akurat tutaj, jest gdzieś schowana. Natomiast jest to rewelacyjna książka. Jest to ta jedna z tych książek, które mogą zmienić Twoje życie, tak? Reguła 5 sekund. Więc jeśli rano wstajesz i już masz problem, że tak powiem, z dniem, bo nie chce Ci się zwlec z łóżka, molestujesz ten przycisk budzik, drzemka, zrób sobie takie ćwiczenie, policz 5, 4, 3, 2, 1, 0, tak? Tak jak rakieta startuje, 5, 4, 3, 2, 1, 0 i na 0 po prostu wstajesz. Jest to bardzo dobra metoda dla tych osób, które prokrastynują, czyli gdzieś tam cały czas przekładają to, tamto, owamto, metoda 5, reguła 5 sekund. Gdy masz impuls do zrobienia czegoś, nie wiem, chcesz podejść do pięknej kobiety, chcesz iść na trening, ale gdzieś za chwilę mózg będzie Ci wysyłał te wszystkie... powody, dla których masz tego nie zrobić, bo ta dziewczyna pewnie jest zajęta, albo dzisiaj jest zła pogoda, nie pójdę na trening, odlicz 5, 4, 3, 2, 1, 0 i wstajesz. I to naprawdę jest game changer, metoda, która naprawdę działa. Więc rano ja po prostu liczyłem 5, 4, 3, 2, 1, 0 i po prostu wstawałem. I ścielisz na początku łóżko. Dlaczego w wojsku na przykład rekruci zawsze na początku ścielą łóżko? Ponieważ to nastraja ich na cały dzień. Te pościelenie łóżka, ta 15-sekundowa pierwsza czynność po wstaniu w nowy dzień, sprawia, że ta osoba już ma za sobą jedną rzecz zrobioną dobrze, tak? Już dopiero się zaczął, a ja już jedną rzecz dobrze zrobiłem. To jest też taka pierdoła, by się, jak teraz sobie to słuchasz, ale wierz mi, że z tych małych pierdół zbudowany będzie Twój silny mindset do zmienienia Twojej sytuacji zawodowej. Więc odliczasz rano, 5, 4, 3, 2, 1, 0, wstajesz, ścielisz łóżko i już masz to poczucie sprawczości, że dzień zaczął się dobrze od dobrze wykonanej roboty. Choćby takiej najmniejszej, choćby takiej właśnie jak pościelenie łóżka, ale już to zrobiłeś. Kolejna rzecz to wylecz się z tego, że to będzie łatwe. To nie będzie proces kilkutygodniowy, kilkumiesięczny, to nie będzie nawet proces roczny. Są oczywiście takie przypadki, ale to jest po prostu fuks. I raczej wynika też to z poprzedniej jakiejś tam działań pracy.
Przyszykuj się tak naprawdę na proces kilkuletni. Ja zacząłem firmę w 2018 roku, czyli mamy tutaj 6 lat i pamiętam, jak dzisiaj sobie zapisałem na kartce cel, że chcę zarabiać 10 tysięcy złotych i to było dla mnie w ogóle abstrakcja, ta kwota, jak tam dojdę, też po prostu będzie mega. Dzisiaj zarobiłem tak naprawdę na sprzedaży własnych produktów cyfrowych, własnych kursów, do których też link znajdziesz w opisie tego filmu, ponad już 1 000 000 złotych. Pracuję z każdego miejsca na ziemi, czy to jest Polska, czy to jest plaża w Hiszpanii. Potrzebuję tak naprawdę do tego telefonu, komputera, internetu i dla mnie to było kiedyś abstrakcja, tak? Ale o to właśnie tutaj chodzi, że ja sobie przyjąłem ten plan kilkuletni. Miałem też, oprócz tej desperacji, oprócz tego staruszka, przed którym uciekałem, miałem też cel taki namacalny. Moją też desperacją był dom. Nie chciałem tutaj dorastać ze swoją dwójką dzieci, w dwóch pokojach gnieździć się. Chciałem po prostu mieć swój dom i sobie też wypisałem taki właśnie cel 5-letni. I to jest bardzo ważne, aby wypisywać sobie cele nawet nie tyle roczne, jak robi to większość osób, bo statystycznie 92% tych celi się po prostu nie sprawdza. Najlepiej tutaj w moim przypadku działa planowanie 12-tygodniowe, gdzie planujemy sobie wszystko na kwartał, o tym też za chwilę powiem, ale warto też mieć taką większą wizję, do czego dążymy, na co w ogóle pracujemy, w takim szerszym horyzoncie czasowym. I ja sobie założyłem, że w ciągu 5 lat zbieram 500 000 złotych i będzie mnie stać na dom, tak? No, planowałem w 2018 roku i wtedy jak najbardziej kwota 500 000 złotych to była taka kwota, gdzie można było sobie kupić już dom nawet z działką, natomiast no, życie, inflacja pokazało, że tę kwotę trzeba przynajmniej przemnożyć razy dwa, ale radzę sobie. Mamy rok 2024 i w tej chwili właśnie buduje się mój dom, jest już w trakcie zaawansowanym, gdzie robię to bez kredytu, także da się. A tak jak mówię, pracowałem za dwa z kawałkiem jeszcze kilka lat temu w pracy, w której nie chciałem być. Więc to był ten mój cel taki 5-letni, że w ciągu 5 lat uzbieram pieniądze na ten dom, tak? I ten cel też musi powodować u Ciebie takie motyle w brzuchu. On nie może być taki, że nie czujesz tej chemii, tak? On musi być na tyle duży, żeby już powodował te motyle w brzuchu, ale nie nazbyt nierealistyczny. Jeśli sobie założysz, że nie wiem, będziesz zarabiał 100 milionów złotych w ciągu 5 lat i będziesz miał największą firmę w swojej niszy, to nie. To się prawdopodobnie nie spełni, choćbyś naprawdę nie wiadomo jak się starał. Oczywiście może, ale raczej nie. Więc załóż sobie taki cel bardzo, bardzo realistyczny, ale na tyle duży, aby powodował u Ciebie taki dreszczyk, tak? Więc dla mnie tym celem to był właśnie dom i teraz to się też właśnie spełnia, więc ten cel taki 5-letni. Kolejną rzeczą to ja, co był takim game changerem, to od 2017 roku wszystko planuję sobie w odstępach 12-tygodniowych. Jest taka książka 12-tygodniowy rok i w tej książce właśnie autor radzi, aby nie planować w cyklach rocznych, tylko na 12 tygodni. Dlatego 12 tygodni, ponieważ 12 tygodni jest to na tyle duży odcinek czasu, że można zrobić coś sensownego, a jednocześnie jest to na tyle mała jednostka czasu, że możemy sobie podzielić te nasze prace do realizacji tego celu na tygodnie, a nawet w tych tygodniach na dni, tak? Na przykład może to być cel, wydam kurs online, tak? Czyli 3 miesiące. 3 miesiące jak najbardziej jest to taki okres, gdzie jesteśmy w stanie ten kurs nagrać, czy napisać e-booka, wydać, wypromować, tak? Oprócz takich celi stricte zawodowych, ja też sobie właśnie piszę takie cele, nazwijmy to osobiste, czy też zdrowotne. Na przykład przeczytam 3 książki, tak? Więc dzielę sobie, jeśli książka ma powiedzmy 300 stron, jedna książka wychodzi miesięcznie, no to dziennie muszę czytać około 10 stron. Jeśli planujecie w cyklach rocznych, no to już mamy styczeń, luty, w marcu zapominamy o tych celach, natomiast tutaj już wiesz, że masz ten cel na 12 tygodni i wiesz, że musisz dziennie czytać 10 stron książki, żeby przeczytać 3 książki w ciągu 3 miesięcy. I wiesz, że jak pierwszego dnia nie przeczytasz 10 stron, to już następnego będziesz miał 20 stron do przeczytania. Czytanie książek zresztą jest to ta jedna z najważniejszych rzeczy, które u mnie dużo zmieniły, tak? Więc starałem się czytać jedną książkę miesięcznie, więc rocznie mamy tych książek 12 i starałem się przynajmniej z jednej książki wyciągnąć jedną rzecz. I tak sobie założyłem, że rocznie przeczytam 12 książek, choćbym z jednej książki chociażby miał wyciągnąć jedną rzecz, to będę miał aż takich 12 jakichś takich dobrych
nauk płynących z tych książek. Przez 5 lat będzie to już 60, tak? Więc nie rób sobie jakichś nierealistycznych celi, jeśli chodzi o książki, że przeczytasz książek, nie wiem, jedną tygodniową, bo to jest bez sensu. Nie będziesz w stanie skutecznie wdrożyć wiedzy z takiej książki, jeśli będziesz w takim tempie czytał, tak? Lepiej czytać jedną książkę miesięcznie i naprawdę wdrażać. I mówiłem też o metodzie Kaizen, o książkach. Polecam Ci książkę Olbrzymie Kroki. Jest to książka Tonego Robbinsa, autora też książki Obudź sobie Olbrzyma, która jest gruba, ma 800 stron i jest ciężka. Natomiast to, co wyróżnia tę książkę, to jest format, ponieważ mamy w tej książce podzielone wszystko na dni, mamy 365 takich lekcji, więc po prostu ta książka ze mną leży, ja już ją czytam drugi raz. No i mamy, powiedzmy, pierwszy dzień roku, otwieramy sobie karteczkę z jedyneczką i czytamy sobie taką stronkę. Więc to jest ta metoda Kaizen, aby robić coś małymi krokami, tak? Codziennie karteczka, codziennie jakieś ćwiczenie. Pokazywałem tę książkę, bardzo dobra. Myślę, że jedna z najważniejszych książek ogólnie, jeśli chodzi o rozwój osobisty. Jeśli masz problem z motywacją, książka Marcina Osmana i Rafała Mazura, bardzo dobra książka, Obudź sobie, zostań drapieżnikiem. Jeśli już masz działalność, masz biznes, ale nie idzie to w taką stronę, w jaką chcesz, aby szło, polecam Ci książkę Briana Tracy, Strategia biznesowa. 100-stronicowa książka, która pozwoli Ci właśnie w kilku krokach ułożyć strategię biznesową dla Twojej firmy. I to będzie coś, co będzie wyróżniało właśnie Ciebie, Twój biznes, to, że będziesz miał strategię, bo 90% firm takiej strategii po prostu nie ma. Kolejny klasyk, czyli James Clear, Atomowe nawyki. Świetna książka, która również pozwoli Ci budować właśnie te małe mikronawyki, których suma składa się na dużą zmianę. A jeśli chcesz, tak jak ja, oprzeć biznes na marce osobistej, na silnej marce osobistej, to polecam Ci książki Russella Bransona. Mam jego 3 książki, natomiast ta książka Tajniki Eksperta pozwoli Ci właśnie budować silną markę osobistą. I książka Mel Robbins, Reguła 5 sekund, książka, której nie mam gdzieś teraz pod ręką, bardzo Ci ją właśnie polecam. Czytanie książek w moim przypadku było tym właśnie game changerem, które po prostu otworzyło umysł, tak? Także oczywiście trzeba mieć tą wizję szerszą, ale nie wymagaj od siebie, że Ty już dziś będziesz miał pomysł na siebie, projekt na biznes. Zacznij czytać książki, zrób ten mały krok, a zobaczysz, że reszta będzie z każdym dniem, będziesz widział, że tak powiem, więcej, tak? Z każdym wykonanym krokiem, z każdą stroną, w książce przeczytaną stroną będziesz widział coraz więcej klapek Ci się w głowie otworzy, coraz więcej będziesz rzeczy widział też, tak? Ja też Cię zachęcam do zapoznania się między innymi z moimi kursami, z moim najnowszym kursem, kursem AI. Jeśli miałbym Ci dać jakiś taki pomysł na biznes, tak, który na pewno niemal ze 100% pewnością wypali, to będzie to biznes usługowy oparty właśnie o specjalizację AI. Jest potężna luka na rynku na specjalistów AI, na osoby, które będą miały umiejętność, będą w stanie wdrażać AI w małych i średnich firmach. Tak jak dzisiaj nie możemy sobie wyobrazić firmy, która funkcjonuje bez internetu, tak samo za lat 10 nie będziemy w stanie wyobrazić sobie firmy, która jest konkurencyjna, prężnie się rozwija, a nie korzysta z AI. I ktoś będzie musiał te AI w tych firmach wdrażać. Ktoś będzie musiał przeszkolić, czy to pracowników, czy właścicieli przedsiębiorstw, jak oni mają korzystać właśnie z AI. I na te problemy odpowiada właśnie mój kurs AI dla biznesu. Jeśli już prowadzisz swoją firmę, to ten kurs pozwoli Ci właśnie zautomatyzować nudne i żmudne procesy w Twojej firmie, a także da Ci niezbędną wiedzę do tego, abyś dołożył, abyś świadczył usługę właśnie wdrażania AI, tak? Generalnie, jeśli chodzi o pomysły na biznes, to ja zawsze polecam biznesy oparte o usługi, tak? Usługi internetowe, czy to twórca stron internetowych, czy to grafik, copywriter, czy to właśnie specjalista AI, ponieważ te biznesy mają niski próg wejścia. Nie musisz kupować towaru, nie musisz wynajmować biura, magazynu, zatrudniać sekretarki. Jedynym progiem wejścia tak naprawdę jest komputer, telefon, internet i usługi, tak? Więc świadcząc właśnie usługi, gdzie wszystko, co potrzeba, to opiera się o Twoją wiedzę, tak? Więc te biznesy Ci właśnie polecam. I pewną z takich rzeczy, które da Ci, można powiedzieć, taką nieśmiertelność biznesową, to jest silna marka osobista, którą zacznij budować. Silna marka osobista jest tak jak decyzja. Brak decyzji to też decyzja. Jeśli nie budujesz świadomie silnej marki osobistej, to też budujesz markę osobistą, tak? Tylko budujesz ją w taki sposób, no, w jaki zostawiasz to ślepemu losowi. Dlatego warto budować markę osobistą świadomie. Świadomie, czyli
w social mediach, po prostu przez publikację dużej ilości kontentu. Tak jak mówiłem, świetnie Ci w tym pomoże właśnie książka Tajniki Eksperta. Jedną z takich rzeczy, które właśnie dały, które były tym game changerem w moim życiu zawodowym, to właśnie silna marka osobista, którą zacząłem budować w oparciu o social media, a konkretnie o YouTube'a. Dlatego o YouTube'a, ponieważ filmy na YouTubie się pozycjonują, one nie giną, tak jak posty na Facebooku. I to właśnie był ten mój duży horyzont czasowy, gdzie sobie założyłem, że nie nagram jednego, dwóch, trzech filmów i będę oczekiwał nie wiadomo czego, tylko nagram tych filmów przez rok 50 i dopiero wtedy ocenię, czy faktycznie to działa. Więc załóż sobie taki horyzont roczny, a nawet półtora roczny i nagrywaj regularnie content. Bez względu na to, czy są klienci, zacznij dzielić się z tą wiedzą ze światem. Oczywiście, na początku będziesz miał różne takie alibi, będzie przede wszystkim strach. Strach będzie Cię ograniczał, bo nie masz umiejętności, bo nie masz sprzętu, bo nie masz studio, bo nie masz tego i owego, ale będziesz szukał tej takiej drogi, będziesz chciał być od razu perfekcyjny. Ale pamiętaj, że droga do perfekcjonizmu prowadzi przez robienie rzeczy tak naprawdę nieperfekcjonalnych, tak? I tutaj Marcin Osman, który tutaj był takim moim wzorem, na którego materiałach, że tak powiem, ja się, no można powiedzieć, wychowałem biznesowo, wpoił mi takie dwie właśnie rzeczy. Działaj tu i teraz z tym, co masz. Miałem telefon Xiaomi za 400 zł, nagrywałem telefonem Xiaomi za 400 zł. Miałem laptopa HP za 2000 zł starego, pracowałem na nim, tak? Tu i teraz. Nie czekałem na lepsze jutro, tylko tu i teraz, tak? Bądź już w procesie, zacznij robić coś dzisiaj, tak? I kolejna taka rzecz, którą też sobie od niego wpoiłem jak mantrę, powtarzałem, nie chce mi się, dlatego to zrobię, tak? Nie chciało mi się nagrywać tych materiałów na social media, bo nie wiedziałem, czy to, że tak powiem, mi się zwróci. Nie widziałem tej gratyfikacji, która nastąpi, tak? Z tych materiałów, ale robiłem. Nie chciało mi się tego robić, ale robiłem, tak? Nie chce mi się, dlatego to zrobię. Nie chce Ci się iść pobiegać? Dlatego to zrób. Powtarzaj to sobie, tak? Więc to są te takie właśnie moje rady, które pozwolą Ci wyjść mentalnie, finansowo z tej dzisiejszej biedy, być może znaleźć się w tym punkcie, w którym właśnie chciałbyś być. Jeśli ten materiał podobał się, daj łapkę w górę, skomentuj także, o czym chciałbyś więcej materiałów na moim kanale. Być może właśnie chciałbyś więcej materiałów takich stricte mentalnych, rozwojowych. Będę starał się na ten temat nagrywać. To wszystko na dzisiaj. Trzymaj się. Cześć.